experience, Luna experience worked well for the Canadian also, but Robert is a little bit afraid because you have more mildew than we have. You have hydrated, so I've seen a lot of regrowth with a lot of summer infections of Canadian. So the pressure will be high early in the season. So there you have to burn just before of flowering this Canadian. We can do it with Circalis Luna. You will do it with Topaz or Nimrod. Bart, w jego programie wystarczają generalnie te zabiegi oparte też na lunie, na serkadisie, na mączniaka i są też, Luna też mówi, że jest bardzo skuteczna na konidia, ale w naszej sytuacji, my to dyskutowaliśmy wczoraj i powiedziałem Bartowi, że u nas to jest po prostu za mało, tak? Na mączniaka musimy mieć ekstra zabiegi jeszcze dodatkowe wprowadzone do tego, żeby wyniszczyć konidia, bo wiemy, że po zimie po prostu tego jest bardzo dużo, nie jest to realne, żeby wyciąć wszystko i musi być jeszcze ten program uzupełniony o typowe, mocne preparaty, żeby wyniszczyć te konidia mączniaka, czyli tych zarodników, czyli tutaj tuż przed kwitnieniem albo Kendo, albo Nimrod. Po kwitnieniu musimy powtórzyć w tej chwili Topaz, to jest też bardzo dobre rozwiązanie, ale musi to być u nas uzupełnione. U nich nie mają też takich odmian wrażliwych na mączniaka i generalnie też to jest z tym związane, że o tym tak głośno nie mówią, tak? So be sure that you cover it early in the season, because we find everything back what you spray in summer. Because there is system for systemic products, you need systemic action. In summer, the growth slowed down, so we find back. Dlatego też wykorzystajmy w odpowiednim terminie te systemiczne preparaty na mączniaka, czyli tuż przed kwitnieniem, tuż po kwitnieniu i później już ich latem nie stosujmy, bo one na pewno będą zalegały w roślinie, będą systemicznie działały i będą też jako będą ich pozostałości w owocu. So if you have a summer infection, you have to treat there. They find the molecules, you cannot send it to the western. Dlatego jeśli później będziemy jeszcze w latem walczyli z mączniakiem i stosowali te preparaty mocno, to na pewno będziemy mieli tych pozostałości bardzo dużo.